Halo, halo, witam was serdecznie, z tej strony Remix. To jest kolejny odcinek z prezentacji jednostek na modzie Medieval Kingdoms 1212. No i co? No i teraz zaczniemy trochę częściej rzucać, bo teraz ten okres tygodniowy miałem trochę zajęty, nie miałem za bardzo czasu, ale teraz będziemy już lecieć z tematem ostro. Sprezentujemy ładnie, szybko wszystkie frakcje, które są i będziemy się bić. Powiedziałem, że dochodzą już powoli jednostki nowe, czyli na przykład Szwedzi. Szwedzi i ktoś tam jeszcze, no nieważne. Ale wiem, że Szwedzi mają dobry roster już zrobiony i świetnie wyglądają, dlatego trzeba tutaj ładnie wszystko zaprezentować. No i w razie co, jakby doszli aktualizacja patcha czy coś w tym stylu, żeby Szwedów również tutaj załapać. No i co, teraz sobie tak myślę, ja od jakich frakcji teraz zacząć? Myślę, że skoro już jesteśmy na tym gdzieś takim terenie, ten teren ogarnęliśmy, a nie ma na razie jeszcze Maurów do wzięcia, no to zaczniemy sobie lecieć wtedy już od wschodu na zachód. Czyli co, dzisiaj sobie przedstawimy Węgry, Bułgarię i myślę, że możemy jeszcze przedstawić Latin Empire, czyli no późniejszy bizantyjskie imperium, cesarstwo, można tak powiedzieć. Mam rację, oczywiście, że ja mam rację, ja nie mam racji, ale jak zwykle się pewnie z czymś pomyliłem, ale trudno. Także, no co, zapraszam was do prezentacji jednostek Węgrów. Ok, jesteśmy na polu bitwy, mamy tutaj obraz już wszystkich jednostek, a jest ich od groma. Spójrzcie tylko na karty jednostek, jak wiele jest właśnie tych jednostek węgierskich. To po prostu masa, piękna frakcja jest dopieszczona w najmniejszych detalach, jeśli chodzi o jednostki. Cudownie po prostu, cudownie, aż chce się grać, chce się bitwy prowadzić taką frakcją, bo można tutaj ładnie różnorodną armię potworzyć. No to lecimy na pierwszą. Pierwszy mamy chłopów, opatrzonych chłopów. Pierwsza frakcja na razie z chłopami możemy się spotkać. No i wyglądają solidnie jak na chłopów. Spear Militia. No tu akurat, no mamy jeźdźców bez głowy. I nie tylko bez głowy. Nie mają również nóg, nie mają również rąk. Także konkretna jednostka, ciężko je zabić. Co jest? Co jest w ogóle grane, powiedzcie wy mi? Dlaczego to tak? Czy po prostu te dwie jednostki są zbugowane jeszcze? No, smutek, już tak miało być fajnie. No dobra, mamy jeszcze spear sierżantów włóczników. No, wyglądają kozacko. Drugi tier. I jednostka już warta uwagi. Warto pewnie będzie ją brać. Kolejnych sierżantów, a to byli sierżanci z wcześniejszego okresu, tutaj są z późniejszego. Są z pierwszego tieru, to jest teraz ciężka jednostka z pierwszego tieru, średnia jednostka z drugiego tieru. Ciekawe, ciekawe, chociaż nie różnią się wyglądem w ogóle. No i pewnie, jeśli chodzi o walkę, też nie są od siebie tacy różni. Co tu mamy? Pawężnicy, no tak, jednostka węgierska. Typowo. Wielkie tarcze, ogromne tarcze. I solidnie opancerzenie. To jest kozacka podjednostka, to jest mur po prostu. To jest mur, który ciężko przebić. Dalej mamy pawężnik, a to byli pawężnicy wysocy. Tutaj są późni, z późniejszego okresu pawężnicy. To już wiecie, to już jest po prostu jednostka za gruby hajs. Ale nadal to jest pierwszy tier, to trzeba zauważyć, że to jest nadal pierwszy tier, choć wyglądają na minimum drugi, a trzeci nawet bym powiedział, bo wyglądają jednostka po prostu wygląda przekozacko. Pawężnicy są po prostu kozaccy. Co tu wiele mówić? Halabardnicy. Halabardy, no krótkie niestety, długie nie są, ale utrzymają formację, dodatkowo są solidnie opancerzeni. Miecze. No i mamy chłopów z mieczami. Chociaż to są pałki. Dobra, to są pałeczki. Mołdawscy wojownicy. Widzimy,
No, jednostka chyba była występowała w Hanacie Kumańskim, czy jak to tam im. Sierżanci z wcześniejszego okresu. Kolczugi. Wiadomo. Sierżanci z późniejszego. Tutaj już te tarcze takie lepsze, tu już widzimy lepsza grafa, to już tamte tarcze robili. U Mołdawcy sobie robili tarcze w tym. Sierżanci w Kimpie, a tutaj są tarcze zrobione w Photoshopie. No i widzimy, że już od razu robione lepiej. Nie no, opatrzenie też już lepsze, hełmy mają. No i to jest koniec mieszyków. Mamy teraz chłopskich łuczników. Chłopi są, występują tutaj wszędzie. Zauważcie, że chłopi są wszędzie. Mamy kuszników. Tutaj kuszy jest dosyć sporo właśnie. Są kusznicy. Milicja kusznicza, o. Tutaj mamy sierżantów kuszników. Na razie też w ćwiekowanych zbrojach. Nadal pierwszy tier. Ciężcy kusznicy. Ale nadal wćwikowany, choć już kolczuga się wyciąga spod rękawów, wychodzi. Czyli już są bardziej opancerzeni, są drugiego tieru. Pawężnicy, kusznicy. No to już jest kozak, już wchodzi kozactwo. Ale nadal to jest pierwszy tier, no ja tego trochę ciężko mi to zrozumieć. Bo no kusznicy wchodzą na wyższy level, jeśli chodzi o zbroję. Już jest cała kolczuga, a dodatkowo stalowe ramy wchodzą. Handgunners, czyli miotacze ręczni, że tak można powiedzieć, oni tam jakimś dziwnym pociskiem strzelają, ale trzeci tier to jest jednostka, droga w cholerę, aczkolwiek widziałem, jak sobie toczyłem bitwę i wziąłem ich przez przypadek, to nie wiedziałem, co się dzieje, co tak strzela, bo oni naprawdę wypuszczają konkretne pociski, które robią dziury w ziemi i taką salwą mogą nawet ciężką kawalerię do połowy od razu zjechać jedną salwą, także ta jednostka jest naprawdę warta uwagi, jeśli chodzi o bitwy, bo dobrze wykorzystana może po prostu znieść oddziały w pył. Mamy jeszcze Wlach, nie wiem, może chodzi o Walachię, o transylwańskich skirmiszerów, czyli peltastów, możliwe. No, wyglądają jak normalni peltaści, ale dobrze jest, jest różnorodność. Mamy łuczników, mówią, że to są chłopcy, mamy kusze i jeszcze mamy dodatkowo harcowników, czy też peltastów. No niestety, ciężcy peltaści z tego samego rostera niestety znikli, nie pojawili się na dzisiejszej bitwie, na dzisiejszej prezentacji. No to lecimy od kawalerii tym razem teraz. Mountain Sergeant, no czyli sierżanci na koniu. Piechotnicy do walki w zwarciu. Wyglądają dobrze, co najmniej dobrze. Jak na jednostkę najsłabszą, to wyglądają świetnie nawet, można powiedzieć. Dalej mamy szekely. Szekely. Konie łucznicy. Tylko takie typowo kozaki, można powiedzieć. Może wnioskować, że to są kozacy nawet, chociaż nie wiadomo. Wąsa mają, czyli coś z północy. Royal Warriors, ale to są również konni łucznicy, no opancerzeni trzeci tier, jednostka potężna. Aczkolwiek no opancerzenie nie jest za duże, no bo to musi szybko jeździć. No i mamy konnicę szturmową, z czym właśnie Węgrzy mogą tutaj miotać, bo mają do walki zwarciu tylko właśnie sierżantów, aczkolwiek do szturmowe jednostki mają dosyć sporo i dosyć bardzo silne na jednostki nawet. Zacznijmy od tej najsłabszej. Rycerze węgierscy. Zobaczcie, od najsłabszej jednostki lecimy od węgierscy rycerze. Pierwszy tier niby, wcześniejszy okres. Wyglądają świetnie po prostu. Typowo średniowieczna konnica. Te hełmy jeszcze takie garnkowe. No i mamy rycerzy z późniejszego okresu. Tu już widzimy ładne hełmy, tu zbrojka. Cudownie to wygląda. No i teraz wchodzimy na etap, gdzie można było wybrać z nich króla, czyli węgierski król z późniejszego okresu. Mamy króla opancerzony jak cholera. Taki, no można powiedzieć, terminator średniowiecza.
jednostki wyglądają po prostu rewelacyjnie, ale kosztują też ponad 1000, także no tutaj trzeba się liczyć z kosztami. Mamy tutaj jeszcze późniejszego okresu, czy może coś w tym stylu, węgierskiego króla. Wszyscy jednolicie tutaj opancerzeni są akurat. Gdzie mamy naszego królewicza? Tutaj? Nie. Gdzie oni nam króla urwali? Powinien być na środku. Widzimy, opancerzeni są wszyscy tak samo. Ten z piórkiem? Na to wychodzi, że ten z piórkiem to będzie król. No dobra, wszyscy jednakowo ubrani. Także wyglądają i tak wyglądają rewelacyjnie. Późniejszy okres, węgierscy rycerze. No i to opancerzenie takie samo właśnie jak u króla, również z późniejszego okresu, czyli zbroja już nie taka wielka, aczkolwiek można powiedzieć bardziej mobilna, lepsza w ruchu. No i również nie dająca za wygraną, jeśli chodzi o wytrzymałość. Matthias Rex. To nie wiem, co to jest za jednostka, aczkolwiek nie wygląda źle, wygląda wręcz kozacko. Mają tarcze właśnie te typowo węgierskie, już te malowane. Fajne godła nawet. Fajne jest właśnie to, że w tych tarcze nie są jednakowe, że tarcze są różne. Także no świetnie to wygląda. No i mamy jeszcze działa. Kulweriny. Działka tutaj ładne. Obkręć się tą kamerą. Widzimy ładne działka. Aczkolwiek już tam coś się tutaj na razie graficznie buguje. No to jeszcze potrzeba dużo patchy, to jest jeszcze wersja prawdopodobnie alfa, więc no, dajcie ludzie żyć. Jednostki się pojawią, głowy zostaną wrócone, strzały nie zaczną latać, póki jeszcze nie ma wojny. Także działka wyglądają również spoko. W sumie na z pierwszych dział, więc troszeczkę no, wyglądają takie jak z Minecrafta. No i mamy jeszcze węgierskiego króla ze wcześniejszego dostępu, którego właśnie wybrałem jako wodza, bo tylko tak można było go wziąć. No i nie różni się niczym praktycznie od sierżantów. Aczkolwiek król, gdzie jesteś? Królu, królu, o, tutaj już bardziej widoczne, że to jest król. Mały hełmik, korona na czole i jedziesz na wojnę, chłopaku. No dobra, to byli Węgrzy. Naprawdę super frakcje, zobaczcie ile ich jest. Jak weźmiemy wszystkie jednostki, to jest ich po prostu multum. Potężna armia. To teraz przejdziemy do kolejnej frakcji. Okej, teraz mamy Bułgarów. No i zacznijmy od razu, tam nie będziemy się pieprzyć. Sławik, Spearman, Słowianie, Włócznicy. Sławik to... tak, to są Słowianie, tak, tak, tak. No i wyglądają, no typowo. Wyglądają dobrze, jak na taką jednostkę, jako mięso armatnie. Niestety, znowu, jeśli chodzi o transylwańskich włóczników, ich nie ma, nie przyszli na czas. Mamy tutaj dalej wtedy bułgarskich już włóczników, wyglądają już lepiej, wyglądają już, mają na sobie zbrojkę. Jednostka już tak wyróżniająca się na tle innych. Mamy jeszcze bułgarskich ciężkich włóczników, dobrze, że jest tutaj coś elitarnego, jeśli chodzi o włócznie. No i wyglądają fajnie, naprawdę fajnie. Kolorowe tarcze, kolorowe tarcze. Kolorowe tarcze, kolorowe tarcze. Nie wiem, czemu tyle razy to powiedziałem. A jak już powiedziałem, to już lecę dalej. No i co? No wyglądają spoko. Mają excellent armor, czyli można nawet stwierdzić, że to są czołgi. No ale również mają również swoich halabardników. Albo nawet nie halabardników, tylko po prostu pikinierów, bo mają dłuższe piki niż halabardy. Czyli to już jest styl falangi, to już jest falanga. Także też można już pokombinować, jeśli chodzi o taką jednostkę. Aczkolwiek falangi od właśnie Attili nie są jakoś specjalnie za dobre. Przynajmniej ja tak uważam. Nie spotkałem się z dobrą walką falangi, ale może tutaj coś się zmieni, może akurat ja jakoś nie wiedziałem, jak nimi zagrać. Także lecimy dalej. Brygada, dajcie chłopom tarcze i pałki, niech idą się bić. Taki styl jednostek.
Axemen, topornicy. No fajnie, że mają topory. Dodatkowo, czy to jest do nich, tak? Łożysz ty w mordę. Jak tak, to spoko. Nie tylko, że to są topornicy, to jeszcze mają ze sobą w oddziale psy. Ta jednostka może naprawdę tutaj konkretnie narobić zamieszania. Psy dopadają, a topornicy wpadają szarżą. Jezus, to może naprawdę siekać piechotę przeciwną. Ta jednostka jest naprawdę, ale to naprawdę warta uwagi. Miecznicy bułgarscy. Standardowa jednostka, tarcze jak u włóczników bułgarskich. Opancerzenie też takie same, czyli nie za duże. Aczkolwiek piszą, że to jest świetny armor, ale może chodzi o to, że to jest na pierwszy tier. No bo wyglądają normalnie, standardowo. Ciężka piechota, opancerzeni, boosty gany w dłoni. I to w większości żołnierzy, niektórzy mają jeszcze pał, te młotki, czy ty pytam, jak się akurat młotek nazywał taki. No ale wiecie, o co chodzi. No opancerzeni widać, że są lepiej opancerzeni, aczkolwiek nadal to nie jest trzeci tier, to są drugie tiery. Nie ma jednostki piechoty na trzecim tierze. Łucznicy bułgarscy. No, widzicie? Czapeczka na łebku. Ciężcy łucznicy. Opancerzeni, może coś lekka, ciężka. No. Opancerzenie średnie, drugi tier. Kusznicy. Mają również swoich kuszników, natomiast jest to tylko jedna jednostka, aczkolwiek to jest ciężka jednostka, więc wystarczy. Jeżeli chodzi o kuszników, wystarczy w zupełności taka jedna ciężka jednostka. Ale mamy za to tutaj więcej proca, peltastów. Mamy również z Transylwanii skirmisherów. Mamy słowiańskich peltastów, harcowników. Wszyscy w białych piżamach wyskoczyli z chałupy. No i mamy medium warriors z Transylwanii, którzy również się dotarli na miejsce. Bułgarscy, bułgarska kawaleria. Konnicy do walki w zwarciu. Taka podstawowa, średnia, zwykła konnica. Archery, łucznicy na koniu. Też bez szału, normalna jednostka, szybka do strzelania. Szlachetni konni łucznicy, no tutaj już wygląda to lepiej. Opancerzenie standardowe jak przy reszcie jednostek, czyli z tych cięższych. No i to jest jedyna jednostka z trzeciego tieru chyba. Tak jest. Nie, jest jeszcze wódz. No, to jest jedna z dwóch jednostek z ciężkiej opancerzeniem i trzecim tierem. No i mamy jednostkę szturmową, bojarzy. Szturmówki, aczkolwiek trzymają w dłoni miecze, ale powinni wyciągnąć lance przed szarżą. No wyglądają fajnie, spoko, nie jest źle. No i wódz, bułgarski tkar. Widzimy, to jest również konnica szturmowa. Nie różni się zbytnio od bojarów. Natomiast są, no jednak zawsze są te różnice. Tarcze może inne, bądź uzbrojenie tam czymś się różni. Z tej frakcji najbardziej interesuje mnie akurat jednostka toporników. To jest naprawdę tak interesująca jednostka. Takie manewry na płaszczyźnie multiplayer. To będzie dopiero ja, to będą jaja. To będą dopiero taktyki związane z tą jednostką. Oho, już się nie mogę doczekać. Także zapraszam was teraz do kolejnej frakcji, czyli Latin Empire. No i mamy Latin Empire, no frakcja jeszcze nie dokończona, widać, że jest w trakcie produkcji. Mamy taki malutki rosterek, mamy rudych, sądząc po karcie, nie obrażając tutaj rudych oczywiście. No i co, to są auxiliari. Włócznicy spoko wyglądający, naprawdę kozacko, jeśli chodzi o taką pierwszą jednostkę, wyglądają świetnie. Mamy grecką straż sierżantów, jeśli tak to można tłumaczyć. No i ta jednostka wygląda już zdecydowanie lepiej. To wygląda bardzo dobrze. Podoba mi się bardzo ta jednostka, jeśli chodzi o wygląd. Mamy ucznicy z milicji. No chociaż mają fajny hełmik, chociaż coś. Nie są zwykłymi chłopkami, to jest milicja.
To jest milicja. Ona będzie walczyć, ona będzie strzelać. Dalej mamy kuszników. Milicję kuszniczą, czyli nie różniącą się prawie niczym od reszty milicji. Crossbow sierżant, sierżantowie, sierżanci, kusznicy, no tutaj aż po sam nos prawie ćwieki nałożone, te kominy, aż im się łebki świecą. Turkoplotes, to nie wiem, Turkopoles, to nie wiem co to jest za jednostka, jeśli chodzi o tłumaczenie. No ale to jest jednostka strzelająca. Konnica strzelająca. Zapożyczona najprawdopodobniej ze wschodu. Sądząc po mordach, można tak wywnioskować. No i jednostka szturmowa. Latin Knights. Również jako król może występować. Widzimy koronkę na jego główce. No i kawaleria wygląda dobrze. Co najmniej dobrze. Jest to, ale to jest pierwszy tier, a naprawdę wyglądają rewelacyjnie, jeśli chodzi o taki poziom. No i można nimi naprawdę, na pewno powalczyć nieźle. Mamy dodatkowo jeszcze Latin Knights. Hallo? Aha, ja po prostu wziąłem... Można brać króla i jednostkę, ile wlezie po prostu. To nie ma wyboru. No dobra, to by było tyle. Z jednostek, które dzisiaj zaprezentowałem. Nie wiem, jakie od... określić frakcje nadbałkańskie albo trackie prowincje, nie wiem, po prostu była dzisiaj do obejrzenia Węgrzy, Bułgarzy, no i Latin Empire, czyli resztki Cesarstwa Bizantyjskiego, oby to było dobrze, oby mnie walnął gafy z tym. Także na razie trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach, bo coś czuję, że chyba będzie następnym Litwa. Także bywajcie.